No i my dzisiaj też chcemy coś przenieść w zupełnie inne czasy. A faktycznie tak jest, że na wszystkich pokazach śmieje się nastoletnia młodzież. To znaczy, że to działa, to się nie zdezaktualizowało, że to jest dalej. Dzięki, że to się udało, bo to jest duża rzecz zrobić taki pokaz w największej sali kinowej w Polsce i się okazuje, że te pomysły w jakiś tam sposób żyją. Komuna szczęśliwie zdechła, ale pozostaliście wy. Jeszcze jedna rzecz, o której nie sposób nie mówić. Koszulka Achtung Grasia. My mówiliśmy o tym wtedy, kiedy naprawdę 2001 rok. Komitet Wolny Kaukaz, zrobiony także właśnie z ludźmi z Krakowa i wjazd do konsulatu Federacji Rosyjskiej bez żadnych ulg. Pracownicy się zabarykadowali w środku. Putin się o was wypowiedział. Włączyłem telewizor, a tam Putin na Kremlu mówi: winni z Poznania muszą być surowo ukarani. Godzinę później wypowiada się o nas sekretarz generalny ONZ. Później broni nas szef NATO. Parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych przygotowała specjalne oświadczenie w sprawie wczorajszych wydarzeń. Dokument ma być poddany jutro pod obrady Dumy. Teraz, kogo nie spotkam na osiedlu, na dzielnicy, wszyscy mówią: przecież mieliście rację. Budujemy to Międzymorze, co do którego my wtedy byliśmy strasznie przekonani, a które było jakąś fantastyką, jest jedyną drogą do trwałej niepodległości Polski. Cholernie ważne. Zazwyczaj w tym miejscu mamy czas na stand-up Piotra Lisiewicza, więc zaraz mu oddam głos. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Witam wszystkich mieszkańców Krakowa, ale też Wawrzynów, tutaj moich przyjaciół, którzy jeżdżą z nami na wszystkie premiery. Witam też środowisko Ligi Republikańskiej, czyli takie starsze rodzeństwo naszości. Bardzo serdecznie. Bardzo serdeczne podziękowania też dla Ligi Republikańskiej, która nie zgodziła się, żebym zrobiła o nich film na razie. Powiem wam jedną rzecz ważną, że w wielu tych rzeczach, kiedy mieliśmy po lat 20 parę, dla nas inspiracją był Kraków. Inspiracją była krakowska Liga Republikańska. Tak było. Inspiracją tego działania ponad podziałami była działalność Pawła Chojnackiego z klubu Józefa Mackiewicza i Marka Kurzyńca z Federacji Anarchistycznej, czyli anty do tego establishmentu, nie? Chociaż mamy kompletnie inne poglądy. To było w porządku, no. Ja akurat ze sztuką filmową nie mam za wiele wspólnego, ale film na pewno dotykał tematów ważkich, ważnych. I robił to w wyjątkowo czuły sposób. Poza wszystkim wspólne przebywanie na ławach oskarżonych jednak. To są starzy znajomi, przyjaciele, więc wspaniała historia opowiedziana pięknie, właśnie językiem filmowym, gdzie można było zobaczyć od nowa, przypomnieć sobie, nie wszystko było widziane, bo przecież jestem mieszkańcem Krakowa, więc to nie wszystko było nam naocznie dane zobaczyć. Gazeto, dziękujemy za nasze poglądy, oczywiście. Musimy wiedzieć, jakie mamy poglądy, musimy przeczytać pewną gazetę. Historia, która się, mam nadzieję, nie powtórzy w tym sensie, że nie trzeba będzie w ten sposób wykpiwać rzeczywistości i tej tak opisywanej Nibilandii. Zorganizowana była mocna zadyma na porcie lotniczym Ławica. Ja przyznam szczerze, że nigdy nie myślałam, no, bo bardzo mnie zachwyciły te wypowiedzi właściwie końcowe o generacji właśnie tych wspaniałych rodzin patriotycznych. Była w mojej rodzinie osoba, która od razu bezkrytycznie mnie popierała, to była moja babcia. Babcia była przedwojenną harcerką i babcia mi tłumaczyła, że przed wojną były takie czasy, że byli trochę inni ludzie, trochę inne stroje, trochę inna muzyka. Moja babcia była dużą fanką naszości. Była działaczką Armii Krajowej na Pomorzu, łączniczką o pseudonimie Iskra. I rzeczywiście była fanką. Była fanką naszości i wszystkich akcji. I no ja też się tutaj czułem, mimo odpowiedniej proporcji, ale że w jakiś tam drobny sposób kontynuuję te tradycje. Które motywowały
z kolei panów byli wtedy młodym pokoleniem, ambitnym, buntującym się, motywowały do tak w sumie, powiedziałabym, bohaterskich czynów, bo tak to można określić. Czy uważasz, że dzisiaj też możemy w taki sposób prześmiewczy walczyć o różne rzeczy, a nie napędzając się wzajemnie na siebie? Jestem przeciwny tego typu rozwiązaniom, ale bawiłem się całkiem nieźle. Właściwie ludzie dokonują autocenzury zupełnie niepotrzebnie i to jest bardzo piękny film o wolności właśnie.